przyczepa przeładowcza do zboża Bergmann GTW-330 o pojemności 33 m sześcienne i imponującej wydajności 1100 ton na godzinę. W standardzie mamy hydrauliczne zawieszenie i hydropneumatyczną amortyzację zaczepu. Tą maszynę możemy wyposażyć dzięki temu w hydrauliczny system wagowy, który ułatwia zbiory, jak również kontrolę żniw. Dodatkowym argumentem, przede wszystkim argumentem tej maszyny jest ta imponująca wydajność, czyli żmijka przeładowcza o średnicy 60 cm. W standardzie w tego typu maszynie, czyli GTW-330 jak większy brat 430 o pojemności 43 m sześcienne, mamy widoczną tutaj na zdjęciach hydraulicznie składaną rurę przeładunkową. Jako jedyni na rynku mamy możliwość wychyłu przeładunku przez rów podjeżdżających samochodów. Dodatkowo przekazanie napędu z wałka WOM odbywa się stale przez przekładnię kątową na pionowy ślimak, natomiast ślimak poziomy jest dołączany hydraulicznie. Ciekawostką w tej maszynie jest zmienny skok na ślimaku poziomym. Daje nam to równomierny rozładunek na całej długości maszyny, czyli maszyna na całej długości opróżnia się równomiernie. Nie jest ładunek przesuwany do przodu, mamy stały nacisk na zaczep. Maszyny tego typu możemy wyposażyć w system monitorowania zbioru, jak również ważenia. Dodatkowo system kamer ułatwia pracę operatorowi, system załadunku, jak również przeładunku, dodatkowe halogeny robocze, jak również opcjonalnie plan deka przy zagrożeniu pogodowym.